Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale i dzisiaj nie będziemy rozmawiać o FIFA, ale tak jak mówi tytuł, dzisiaj będzie Q&A. I tak, mieliście do mnie naprawdę sporo pytań, sporo bardzo ciekawych i trudnych pytań, co mnie naprawdę cieszy i jeżeli będziecie mieli ich więcej, to koniecznie zadawajcie je w pytaniach i jeżeli odpowiednio dużo osób będzie chciało taki film następny, to dlaczego nie, może się pojawić. No dobra, do pytań. Myślisz, że jakbyś postawił wszystko na FIFA, to mógłbyś zostać prograczem? Uważam, że byłoby ciężko, to znaczy ja nie mam takiej naturalnej predyspozycji do tego, żeby przyswajać nowe zagranie, nie mam takiej naturalnej wizji gry, natomiast jestem typem gościa, który cały swój skill wypracował, to znaczy podglądałem innych, uczyłem się w jaki sposób oni wykonują różne zagrania. Do tej pory śledzę naprawdę wielu profesjonalnych graczy, szczególnie z zagranicy, podpatruję co oni robią w meczach i próbuję przenieść to również na swój gameplay. W momencie, kiedy miałbym rzucić wszystko i zacząć grać w FIFA, skupiać się czysto na tym i zakładamy, że nie wiem, nie musiałbym się martwić o studia, o pieniądze i tak dalej, wydaje mi się, że byłbym w stanie stać się takim średnim, profesjonalnym graczem, jeżeli mówimy o Polsce. Na pewno nie zrobiłbym jakiejś wielkiej kariery na zachodzie tak zwanym, czy w ogóle europejskiej kariery. Możliwe, że coś tam w Polsce bym powygrywał, co zresztą już mi się zdarzało, nie grając profesjonalnie w FIFA, ale na pewno nie byłaby to jakaś wielka kariera usłana samymi sukcesami. Co robisz, czym zajmujesz się, będąc menadżerem Follow Crew? Specjalnie to pytanie dałem po tym wcześniejszym, bo właśnie na tym wolę się skupić. Chciałbym być menadżerem e-sportowym, chciałbym zajmować się e-sportem od tej drugiej strony, czyli niekoniecznie grać, natomiast pomagać zawodnikom w rozwijaniu siebie, zapewniać im odpowiednie warunki do gry, skupiać się po prostu na nich i w pewien sposób im doradzać. Bycie menadżerem i trenerem e-sportowym to są naprawdę fantastyczne zajęcia, które chcę po prostu w przyszłości realizować. Nie będę teraz odpowiadał dokładnie, czym się zajmuję, bo zajęłoby to zbyt dużo czasu, ale możecie spodziewać się w przyszłości, czyli w przeciągu najbliższych 3 miesięcy jakiejś większej wypowiedzi na ten temat, jakiegoś większego filmu, w którym po prostu opowiem, czym się zajmuję na co dzień i pokażę wam, jak to wygląda od kuchni. Ile w tej FIFA już przelałeś końców? W tej FIFA okrąglutkie 0 końców zostało przelane na moje konto. Wszystko, co mam na koncie, zarobiłem po prostu handlem i grom. Głównie grom w tym roku, ponieważ handlem zarobiłem pierwsze swoje 2 miliony monet na koncie. To było w około miesiąc od premiery. Później już skupiałem się tylko i wyłącznie na grze. Raczej za mocno nie handlowałem. Kupiłem też 12 tysięcy FIFA pońców, muszę się do tego przyznać. Aczkolwiek wydałem je w jakiś beznadziejny sposób, bo zarobiłem z tego tylko 200 tysięcy monet. Czyli w sumie i tak mój skład wyglądałby tak samo, jak wygląda. Skąd nazwa Kinetyk? Oj, to jest odwieczne pytanie, na które gdzieś na moim kanale jest odpowiedź, bo kiedyś w jakimś Q&A opowiadałem tą historię. I wiecie, dużo osób myśli, że to jest od energii kinetycznej, czyli w pewien sposób od ruchu. Niektórzy też mówili na osoby lubiące się ruszać, że są to kinetycy. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to stąd się wzięło, ale cała prawda jest troszeczkę inna. Jak byłem jeszcze małym chłopcem, małym dzieckiem, to uwielbiałem czytać komiksy. Najczęściej były to komiksy Kaczora Donalda. Nie wiem, czy one w ogóle są jeszcze wypuszczane, czy wy je czytacie na przykład. Bardzo fajna sprawa. Generalnie jak byłem mały, uwielbiałem. Zaczytywałem się godzinami i przyszła pora na moją jakąś pierwszą grę online, w której trzeba było wymyślić nick. Ja już coś tak kojarzyłem, że to będzie nick, który będzie mi towarzyszył przez całe życie. I przeszukiwałem te komiksy z nadzieją na jakąś inspirację. I nagle pojawiło się coś takiego, że w jakimś komiksie ktoś burzył jakiś dom i zatrudnił do tego karateków, którzy się nazywali właśnie jakimiś kinetykami coś tam, jakieś kinetyk karate, coś takiego było. A ja w tym czasie, w którym byłem tym małym chłopcem, ćwiczyłem również sztuki walki, ćwiczyłem jiu-jitsu i po prostu jakoś mi się to spodobało, no to były sztuki walki, kinetycy, kinetyk, no gdzieś tutaj się ta nazwa wyklarowała. Na samym początku dodawałem jeszcze do tej nazwy literkę W, bo mam na imię Wojtek, więc po prostu od mojego imienia, czyli na początku była to nazwa Kinetyk W. Natomiast później, jak już zakładałem kanał i decydowałem się na nazwę, to stwierdziłem, że pozostanę przy samym kinetyku, ponieważ łatwiej się odmienia, czyli nagrywałem z kinetykiem, a nie z kinetykiem W, bo z kinetyk wiem, ludzie nie wiedzieliby, w jaki sposób to wymawiać, dlatego zostałem przy tym kinetyku i w sumie nie żałuję tej decyzji. Czuję się tak naprawdę od małego z tą nazwą związany. I taka jest historia, no co wam powiem, z komiksów to się wzięło. Ile pieniędzy w całym życiu wydałeś na FIFA pońcy i samą grę? Policz wszystkie pieniądze przeznaczone na granie w FIFA.
Przyznam szczerze, że ile wydałem na samą FIFA jako na grę pudełkową, nie mam pojęcia, bo czasami kupowali mi to rodzice, jak byłem młodszy, na przykład na święta, czasami dostawałem na urodziny, czasami ściągałem ją z internetu za darmo, bo takie były czasy, że się ściągało takie rzeczy, więc tak naprawdę nie wiem, ile wydałem na samą FIFA jako na grę. Natomiast jeżeli mówimy o FIFA Pointsach, to FIFA Pointsy kupiłem w życiu dwukrotnie. Raz kupiłem je za 800 zł, to było na początku bodajże FIFA 18, gdzie kupiłem 24 tysiące FIFA Pointsów, więc wydałem 800 zł. Natomiast w obecnej FIFA kupiłem FIFA Pointsów 12 tysięcy, tylko że to nie były bezpośrednio moje pieniądze, a były to pieniądze, które dostałem od Follow Crew na ten właśnie cel, czyli na zakup FIFA Pointsów, więc tak realnie ja tych 400 zł nie wydałem, tylko tak jakbym dostał te 12 tysięcy FIFA Pointsów, no ale żeby być fair, no to też o tym tutaj powiem, że te 12 tysięcy FIFA Pointsów było kupione, czyli łącznie jakbyśmy podliczyli te 10 lat praktycznie mojej przygody z FIFA, to na takie mikropłatności wydałem 1200 zł. Czy to dużo, czy to mało, nie wiem. Wydaje mi się, że mało, biorąc pod uwagę, ile wydają ludzie dookoła mnie na YouTubie, aczkolwiek ja zawsze wolałem dojść do tego składu handlem, jakimiś tam właśnie metodami, samym graniem, nagrodami itd., itd. Sprawiało mi to większą przyjemność, ale nie wykluczam, że w FIFA 19 postaram się o jakiś lepszy składzik, o jakieś większe właśnie płatności FIFA pointsowe, no bo po prostu chciałbym wreszcie kiedyś zagrać tym składem pełnym ikon, tak? No. Przepraszam, no chciałbym, chciałbym. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego dzisiejszego materiału, tego dzisiejszego Q&A. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, koniecznie zostawcie pytania na następne takie materiały i widzimy się już w następnym tygodniu w kolejnych materiałach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, na razie. Jona.